Witajcie w kolejnym odcinku z serii Toka Life World. Dzisiaj przedstawiam Wam urocze, tęczowe mamusie ze swoimi tęczowymi bobasami. Jak widzicie, mamusie mają mnóstwo pracy, więc postanowiłam, że stworzę dla nich pokoiki. To jest Wasza ulubiona seria, więc zaczynamy od pierwszego koloru tęczy, którym jest kolor czerwony. Stwórzmy sypialnię, gdzie mamusia będzie mogła opiekować się swoim bobaskiem. Wybrałam już przepiękne łóżeczko. Teraz jeszcze muszę wybrać łóżko dla mojej mamusi. Wybierzmy coś w kolorze czerwonym. Chyba to łóżko będzie idealne. Tutaj mamusia będzie spała, a tutaj obok będzie nasze łóżeczko. No dobra, czas teraz na jakieś mebelki. Może z tyłu za łóżkiem ustawmy takie trzy oto regały. Tutaj damy jeszcze łóżko. Łóżeczko musi mieć, słuchajcie, wszystkie odpowiednie gadżety. Mamy jeszcze przewijak. Z tyłu za łóżeczkiem ustawmy sobie taki oto fajny regał w kształcie takiego jakby misia albo króliczka, a na tych wszystkich półeczkach poustawiamy jakieś gadżety i zabawki dla bubasków. Oczywiście wszystko w kolorze czerwonym. Musi pojawić się ta oto biedroneczka. Ustawmy jakieś rysunki. Mam tutaj przyszykowane jakieś fajne gadżety. Poszukajmy, co tutaj może nam pasować. Mamy jakieś chusteczki. One się nam przydadzą tutaj z tej strony. Co mamy jeszcze? O, kolorowe klocki. To je poustawiamy tutaj. Zaczyna tutaj wyglądać naprawdę przepięknie. Skoro to jest bubasek, to dajmy jeszcze jakieś fajne ozdoby. Może o, taką girlandę tutaj na samej górze. Oczywiście taką w kolorze czerwonym. Staram się jeszcze trzecią, o, tutaj właśnie położyć. Wygląda naprawdę nieźle. Pomponiki powinny być czerwone, ale tutaj są różowe. No trudno. Niech będzie już. Przestawimy sobie tylko lampy na tę stronę tutaj nad łóżkiem. I na koniec jeszcze jakieś roślinki. Nie wiem, czy będzie coś w czerwonej doniczce, więc będę musiała wybrać coś innego. Może po prostu tę roślinkę, o, postawimy tutaj w rogu. Pięknie się prezentuje. No i brakuje jeszcze czegoś tutaj pod oknem. Wstawiłam dwie takie palmy. Tadam, tadam. Mamy to, proszę bardzo, mamusiu. To jest pokoik dla Ciebie i dla bobaska. Bobasek, zobaczcie, ma swoje miejsce tu na przewijaku, również w łóżeczku, jak i jego mamusia. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Przechodzimy obok do koloru pomarańczowego. No i szukamy teraz odpowiednie łóżko i łóżeczko. Dobra, chyba znalazłam. Łóżko będzie takie, łóżeczko obok nieco mniejsze. Z tyłu za łóżeczkiem postawmy komodę. Ja wybiorę sobie o tę taką długą komódkę. Obok łóżeczka mamusia musi mieć jakiś stoliczek nocny. To może ten się zmieści. O, w ten sposób. Oświetlenie. Powinno go być nieco więcej, więc dołożę jeszcze kilka lampioników. O, zobaczcie, w ten sposób i mogę je od razu zaświecić. Mamusia już by chciała się wprowadzić do tego pokoju, ale nam tutaj brakuje jeszcze kilku rzeczy. Zobaczmy, cóż my mamy tu za gadżety. Tutaj mamy jakąś buteleczkę, taką pomarańczową. Mamy jakąś gazetkę, możemy położyć. Maskotki, maskotki, ale czy my mamy coś pomarańczowego? O, coś takiego jest, jakiś taki burger, no to niech tutaj zostanie. Na półki dorzucimy jeszcze jedzonko dla bobaska. Bobasek będzie mieć tutaj takie słoiczki z jedzonkiem przepysznym. Tutaj mamy jeszcze jakieś chrupeczki, niech też będzie. Pudełeczko z napojem w kartoniku. Fajnie wygląda, bo to jest chyba jakiś napój pomarańczowy, z tego co mi się wydaje. Jeszcze jedne chrupeczki z tej strony. Możemy dołożyć jeszcze jakieś przepyszne owoce. Na stoliczku tutaj obok może znajdziemy jakąś lampkę nocną w kolorze pomarańczowym. Tutaj mamy coś takiego. Okej, podoba mi się. Taki pomarańczowy ogień. No i teraz czas na zabaweczki. Mamy kolejne kredki. Koniecznie muszą się pojawić klocki tutaj na samym środku. Dajmy jeszcze tego misiaka. I czego nam brakuje? W oknie oczywiście zasłon, bo bez nich to, słuchajcie, pokój nie istnieje. Czy znajdziemy jeszcze fajny jakiś dywanik? Ten mi się podoba. Dajmy go z tej strony przy naszym bobasku, a z drugiej strony dajmy jeszcze taki, o, pomarańczowy albo nawet dwa pomarańczowe. Chociaż chyba te będą lepsze. No dobra, to z nich zrobimy taki duży dywan i mamy to. Ta-dam, ta-dam!
błyskawicznym tempie pokój dla mamusi z bobaskiem w kolorze pomarańczowym. A tutaj musi być dosyć spory pokoik. Przenosimy wszystkich nieco obok i musi nam zostać mama w kolorze żółtym. Brakuje nam ścian żółtych. Pomalujmy je zatem na taki mocny żółty. O, ten kolor jest przepiękny. Łóżko wybierzemy takie dosyć spore, duże. Do tego jeszcze łóżeczko, które by tutaj wybrać, które będzie pasować najlepiej. Tych łóżeczek nie ma zbyt dużo, więc chyba będę musiała wybrać te, co poprzednio. Więc wybierzemy sobie to łóżeczko. Okej, niech będzie. Ustawimy sobie takie misiowe szafy z jednej i z drugiej strony. Pomiędzy nimi niech będzie łóżko ustawione. Szaf nigdy za mało, więc na pewno nam się przydadzą. O, w ten oto sposób. Łóżeczko tutaj na środku. Ten regał fajnie wygląda. Trochę za dużo miejsca, więc może w ten sposób jednak zostawmy jedną szafę. Nad łóżkiem koniecznie dajmy jakieś półeczki. Może ten domek tak słodko wygląda. Od razu możemy w nim ustawić jakieś żółte gadżety. Tutaj mamy buteleczkę. Jakieś maskotki, ale najwięcej ich jest w kolorze zielonym, więc muszę je zostawić na razie. Żyrandol, żółty, o rany, co by tutaj wybrać? Chyba wybierzemy takie dwie lampy na samym środku. Koniecznie pomponiki. Mamy w kolorze żółtym. Są pomponiki, więc zabierzmy ich nieco więcej. Powiesimy je o tutaj, na przykład z tej strony, obok okna. Również pomiędzy naszymi lampkami. I czas na żółte gadżety. Oczywiście zabawki, których musi być bardzo dużo. Porozrzucajmy je wszędzie tutaj na ziemi. Klocuszki, jakieś kredki. Dajmy tutaj jeszcze takie fajne napisy. O, i mamy grzechotki, gryzaczki. Tutaj jakieś słodkie zabaweczki dla naszego bobaska. Trochę pusto mi się wydaje być w tym pokoiku. Poszukajmy jeszcze jakiś dywanik. Ten żółty, okej, niech będzie, tylko muszę go w ten sposób odwrócić, aby nie było widać tej zielonej końcóweczki. Okej, dwa dywaniki są, łóżeczko również. Czy nasza mamusia będzie zadowolona? Chyba tak, zobaczcie, piękny pokoik, bobaska wkładamy do środka, mamusia może wskoczyć do łóżka. Postawmy jeszcze tutaj kilka roślinek. Gdzieś tutaj były takie, o, przepiękne w żółtych doniczkach. Ustawmy je po obu stronach łóżka, a tutaj z tyłu dajmy tę roślinkę jeszcze. No i mamy to, tadam, 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 żółty pokoik zrobiony. Czas teraz przejść do tych ostatnich pokoików. Tutaj mamy kolor zielony. Zielony pokoik dla mamusi z dzieckiem. Czy znajdziemy jakieś odpowiednie łóżko? Znalazłam łóżko i łóżeczko. Dostawiam tutaj jeszcze taki stoliczek w kolorze zielonym. Z tyłu przydałaby się jeszcze jakaś komódka. Wybierzmy taką oto z szufladkami. Ach, ten zielony pokoik wygląda przepięknie. W końcu mogę wystawić jakieś fajne maskotki. Tutaj mamy jeszcze buteleczkę, o rany, widzę, taką zieloną, o, postawmy ją tutaj. Znalazłam jeszcze jedną żółtą, więc dostawiam do pokoiku obok. Zabawek jest dosyć sporo, znalazłam jeszcze tutaj, o, ten materacyk postawimy tu i jeszcze gazetkę ustawimy sobie tutaj na półeczce. Reszta gadżetów przechodzi obok, bo one już są praktycznie wszystkie w kolorze niebieskim. Jeszcze kilka maskotek. Tutaj gdzieś widziałam taką skrzynię, o właśnie taką żabkową. Do niej można również zabawki powkładać, wygląda naprawdę super. Żyrandol już jest, czy mamy jakąś taką girlandę? A weźmy taką kolorową, będzie pasować do tego zielonego pokoju. Tę girlandę, o, powiesimy w ten sposób nad samym łóżkiem. No i kilka pomponików jeszcze z tej strony. Tadam, tadam, wieszamy jeszcze, o, tutaj ten pomponik. Dobra, mamy to. Proszę bardzo, skończone! Zielony pokoik dla mamusi z bobaskiem zrobiony. Bobaska odkładamy do łóżeczka i przechodzimy do pokoju ostatniego. Niebiesko-granatowy, a nawet i fioletowy. Ja już widziałam tutaj idealne łóżko, które będzie pasować. Widziałam już je na samym początku i czekałam do ostatniego pokoju. O, właśnie to.
niebiesko-czerwone. Do tego mamy jeszcze łóżeczko. Dostawmy sobie tęczowy regał tutaj w rogu, który pasuje idealnie. Drugi regał możemy ustawić po drugiej stronie i pomiędzy nimi jeszcze jakąś szafeczkę. No i teraz mamy mnóstwo miejsca, aby poodkładać chyba jakąś kolekcję pluszaków, z tego co mi się wydaje, w kolorze niebieskim. Tutaj mamy jeszcze chusteczki, które nam się przydadzą. Mamy również buteleczkę. Zobaczmy na więcej jedzenia tutaj dla bobasków. Musimy dołożyć jakieś słoiczki z jedzeniem. Tutaj mamy jeszcze jakieś słoiczki. Buteleczka oczywiście również musi się pojawić. Dajmy kilka tych małych buteleczek i kilka tych nieco większych. Również zostawimy tutaj na półeczki. To co? Teraz czas jeszcze na jakieś zabawki, kolejne maskotki. Możemy dostawić jeszcze gitarę, jakiś fajny napis i wygląda to naprawdę nieźle. Tylko widzicie, czegoś brakuje tutaj nad tym łóżkiem. Dajmy jeszcze takie oto te domki. To wygląda jak półeczki w kształcie domków, a w środku nich pojawiły się jakieś książeczki. Pewnie z jakimiś bajeczkami. Czy zmieszczą nam się tutaj jakieś roślinki? Z tej strony postawmy kwiatek, z drugiej strony również. Jakieś pudełeczka z zabawkami, no i oczywiście czas na kolejną ozdobę w postaci pomponów albo jakiejś girlandy. Czy znajdziemy coś takiego fajnego, kolorowego nieco bardziej? Weźmy tę girlandę. Z jednej strony i z drugiej. Oczywiście pomponików też musi być kilka, bo akurat mamy pomponiki w kolorze niebieskim. Dokładamy je tutaj wszędzie dookoła. No i chyba mamy to. Słuchajcie, wystarczy, że dołożymy jeszcze jakiś dywanik, aby było mięciutko i wygodnie. Tadam, 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 skończone! Kolejny pokoik jest zrobiony dla naszej mamusi z bobaskiem. Bobasek jest odłożony do łóżeczka. Nasza mamusia może wskoczyć do łóżka albo po prostu patrzeć na swojego bobu, który tak słodko śpi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie, że podsunęliście mi taki pomysł co do tęczowych pokoików. Czytałam Wasze komentarze, a jeżeli macie kolejne pomysły, to piszcie to koniecznie na dole w komentarzu. Ja przeczytam, przypnę Wam serduszka i na pewno zrobię kolejne super tęczowe odcinki. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!